ostatnim czasie wpłynęło do Rady Dzielnicy ważkie zadanie opiniowanie uchwalonego w zasadzie projektu zmiana studium uwarunkowań w ruchu zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W ramach tego, tych zmian nasza dzielnica jako największa powierzchniowa też jest ujęta w odwrotny sposób i propozycje, które zostały przedstawione w innym ujęciu obejmują teren naszej dzielnicy. Dzielnica została podzielona na kilka lokalizacji, które zostały szczegółowo omówione w tym tutaj dokumencie. Ponieważ wydrukowałem mapę związane ze zmianą studiów dotyczących infrastruktury technicznej, środowiska przyrodniczego, propozycji zmian komunikacyjnych, drogowych i innych związanych ze studium. I na naszej komisji, która była przed tą komisją, padło zdanie takie, że obszerność dokumentów, które zostały wniesione, wymagają szczegółowego zapoznania się i nie da się tego zrobić na jednym spotkaniu komisji, tylko w jakiś sposób odnieść się szerszy do zagadnień przedstawionych w dokumencie. Padła propozycja, żeby powiadomić wszystkich radnych naszej rady, że powstaje zespół, który będzie zajmował się tą opinią i każdy z radnych będzie uczestniczyć w tym zespole, wnieść swoje uwagi. I oczywiście będzie informacja, gdzie te dokumenty można sobie w internecie znaleźć. Bo trudno byłoby wszystkie dokumenty, które są tutaj przedstawione, każdemu radnemu drukować. I ponieważ Komisja Infrastruktury również na pewno i radni są zainteresowani tematami, które są tutaj wniesione, to pozwolę sobie zostać i przedstawić w paru słowach ten temat. Była prośba wniesiona na mojej komisji, że termin, który był zaproponowany przez Urząd Miasta, jeżeli chodzi o opiniowanie do końca tego miesiąca, żeby wystąpił zarząd o przedłużenie przynajmniej o miesiąc tego terminu, żebyśmy mieli czas na spokojne, jak podamy, zapoznanie się i wnieśli odpowiednich uwag do tego spotkania. Znaczy nie wiem właśnie, przepraszam, mogę zwrócić, czy nie będzie problemu z przedłużeniem terminu, bo wiem, że to jest dość sprawa pilna. I w ubiegłym tygodniu takie spotkanie odbyło się, to było wyłożone, specjalna komisja była powołana, ale szczególnie uczestniczyli ci wszyscy Państwo, którzy są w Komisji Planowania Przestrzennego z Rady Miasta Krakowa i zainteresowane strony, prawda? Z tego co wiem, zainteresowane strony za dużo nie było, natomiast Komisja Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa uczestniczyła dość mocno w tym temacie. Nie wiem, trzeba by zadzwonić najpierw, zapytać się, czy to nie będzie za późno ten termin, bo wydaje mi się, że to jest termin. Nie wyrażą zgody na to, żebyśmy nie wydali dziecka z tą pionką. Ja właśnie tego się obawiałem, że jest taka ta pilność i myśmy też mieli gości w poprzedniej, na mojej komisji, od mieszkańców też mają wątpliwości, co by już zawarcie tam rozwiązań. Mnie się wydaje, że tutaj pan przewodniczący Józef zorientuje się jutro, jaki graniczny byłby ten wniesienia tych uwag, żeby tak to zorganizować, bo mi się wydaje, że to, że była powiadomiona i też było w Radzie Miasta spotkanie na ten temat, to jest jedno zagadnienie. Natomiast odniesienie się szersze radnych poszczególnych dzielnic też powinno być przynajmniej ze 2-3 tygodnie czasu, ponieważ z tego co ja wiem, to te dokumenty dostarczone zostały do Rady bodajże albo w czwartek, albo w piątek, tak, na tygodniu. Także to jest zbyt mało czasu, żeby się w pewien sposób odnieść do zagadnienia. Jest bodajże z tego co mi 5 lat bodajże wokowany temat zmiany studium. Mi się wydaje, że tydzień, czy nawet 2 tygodnie to nie stanowią w tym momencie jakiegoś problemu, żeby jeszcze poczekać z wniesieniem uwag. Tak, tylko że panie przewodniczący, należy dodać, że takie spotkanie organizowane przez Radę Miasta Krakowa odbyło się w RCK-u już 3 tygodnie temu. Więcej. Nie było przedstawionych szczegółowych związków. Wierzę, bo mówiono. Tak. Nie można było się odnieść ani do map, do niczego, tak. Bo powiedziano nam, że na tym etapie studium nie można się odnosić do czegoś. Spotkanie w RCK-u było dla mieszkańców otwarte, czy są natomiast pozostajemy w tym też grozie, które
Dokumentację dostajemy, na pewno dokumentację. Ja myślę, że nie będzie żadnych problemów z przedłużeniem terminu. To, że komisja planowania w Radzie Miasta debatuje na ten temat, to jest normalna procedura, nie? Na pewno nie ma jeszcze projektu uchwały, która by mówiła, że w miesiącu lutym już Rada Miasta go będzie uchwalała. Także jest spokojnie. Pewnie, że oni będą naciskały, chcą mieć jak najszybciej. To jest też taka metoda, nie? Dać krótki okres czasu, żeby jak najmniej było tych różnych rzeczy. Mam przekaz od znajomych w Sejmu, jak się to w Sejmie odbywa. Też dostają w ostatniej chwili po nocy jakieś dodatkowe. Także to jest taka szybka ścieżka puszczona na zdradzie z pozwoleń, nie wiedzą nad czym głosują, nie? No to tak jest. Po nocy spędzonej blokady. Właśnie, tak. Zdarzały co nie miałem. Dobrze, to w takim razie moja rola na dzisiejszym skupie się musi trwać. Nie, ale może podyskutujemy, może ktoś ma jakieś uwagi, no gdzieś małe radnego wiatrowe. Jedyna ewentualnie kontrowersja, która wystąpiła, to jest ten termin, bo ewentualnie to, co był pan radny, że jeżeli by okazało się, że nie ma zgody tak, na przedłużenie terminu, to mamy bardzo mało czasu na przygotowanie projektu. Ta komisja musi zapytać pieniądze, żeby jeden przewodniczący, drugi przewodniczący spotkali się, no i ustali jakieś terminy, że jak to będzie zespół, no tam tu wiceprzewodniczący rady, ten zespół będzie wchodzi, no może sekretarz tu komisji będzie czołgi. Będziecie po prostu zawiadamiać nas, kiedy planujecie spotkania. Niech to będzie miał czas, ochotę, no to ja, będzie przychodzić. Ja proponuję, że we czwartek będzie zarząd, no. To ja mogę przyjść i się Jurek, Oczywiście ustalimy szczegóły, a będzie informacja nawet telefoniczna, o ile możemy przedłużyć, czy w ogóle jest możliwość przedłużenia tego terminu. Na pewno będzie jutro wiadomo. Ja mam jeszcze pytanie do pana przewodniczącego. Proszę mi powiedzieć, których terenów to dotyczy konkretnie? Całej dzielnicy 18? Ale mówimy o dzielnicy 18. Opiniowanie nasze dotyczy całej dzielnicy 18. Z granicami aż do Wisły przy Niepołomicach. Nawet na początku duża mapa, która jest obszarowa, o to jest ta mapa właśnie. To jest nie, dlaczego pytam? Pytam dlatego, bo nie wiem, kto był na spotkaniu, będę wiedział, ale nie dzisiaj, kto był na spotkaniu z mieszkańców, którzy wnosili do Wydziału Zagadnienia Przestrzennego swoje propozycje, prawda? Bo takich ludzi by należało powiadomić, żeby oni w tym też uczestniczyli. Przykładowo jest taki pan, który się nazywa w Wyciążach. Byli obydwaj. Byli? Jacek, tak. Było dużo przedstawicieli. Byli obydwaj. No to jest bardzo ważne, bo my o wszystkim możemy nie wiedzieć. Zmobiły były osoby. No to jest bardzo ważne. Dużo głosy było. My jesteśmy też zmobiły. Jak się zwyciąży nas ten strażak, ten główny? Ten... Ja nie o strażaku mówię. To nie jest wyciąż. Wyciąż ten taki wysoki, jak już mówię. Też Marek Kurzydło, który się... Kurzydło nie jest wciąż. Ale Kurzydło jest z Przylasku Łusieckiego. Tak. Był. No dobrze, tylko byli ludzie, którzy są bardzo zainteresowani sprawą. No, może to jest jedyny, który był cmentarza. Nikt nie był. Bo się tak się dowiedziałem od pani Zadra, to jest przegrał. Byłem miesiąc, jakie są zawarte z Unią dopiero teraz. On, jako przedstawiciel tych mieszkańców. I dlatego mi się wydaje, że czas miesiąc przez radę dzielnicy o to, żeby przedłużyć, to nie tylko chodzi o to, żeby radni mieli dłuższy czas, ale żeby powiadomić mieszkańców o rozwiązaniu, bo tam ma być ogromny cmentarz ze spopularną w granicach stawianym. Wniosek pana przewodniczącego o przedłużenie jest jak bardziej zasadny, przegłosowany i wiadomo. To znaczy już się nie mówi o cmentarzu, bo już jest spalarami. Głupi już nie ma. Tylko się mówi w granicy. I to jest właśnie ten rysunek techniczna, infrastruktura techniczna, gdzie jest naniesiona właśnie ale ja tylko że mogę to mówił o swoich działkach, to łatwo ale jakiego pasiku państwo sobie? Czy coś? Rozdziący
Słucham. Adrian. Nie, bo jeżeli nie ma więcej pytań, to ja musiałem... Dziękuję bardzo. Jeżeli chcesz, to zostań za mnie. Nie, dobra. Ja proszę Państwa, jeżeli...